Cześć, witam w kolejnym odcinku Story World of Tanks. No i co? Dzisiaj jest czwarty dzień misji. Cóż to wymyślili nam deweloperzy WOTA? Co tu trzeba zrobić? 20 tysięcy czego? 20 tysięcy? 20... A, klikaj. Warunki. Doświadczenie, no to słuchajcie, doświadczenie. 20 tysięcy doświadczenia, czyli to jest to, o czym wspominaliśmy wczoraj, że to będzie. No i to się sprawdziło. 20 tysięcy doświadczenia to nie jest tak dużo, o ile będzie aha, jakieś warunki poboczne tam są, czy na przykład pierwsza wygrana i tak dalej. Dowolnym pojazdem. Nie, nic już nie jest napisane. Skoro nic nie jest napisane, to znaczy, że można zrobić to każdym pojazdem. Gwiazdka się liczy i słuchajcie, żeby to było szybciej, uruchomię sobie konto. A co ja robię? Uruchomię sobie konto premium. Sklep premium. Kurde! Sklep premium, te. Uruchomię. Gdzie to jest? A tu, konto premium. Jeden dzień. Na jeden dzień, bo wystarczy na jeden dzień. No, nie wiem jak to będzie jutro, prawda? No, ale mam nadzieję, że wystarczy. 250 golda. Okej. Okay. O, jaki ładny garaż się zrobił. Ha, ha, ha. Dobra. Więc tak, ponieważ konto premium to jest 50% expa, plus niezła wygrana. To jest całkiem sympatyczny wynik. Jedziemy, zaczynamy od artylerii. Ja się bardzo przywiązałem do artylerii. Lubię się. Lubię robić sieczkę nią. Powkurzać trochę ludzi, oczywiście. Dobra. Jak tam przeciwnik stoi? Ciężkich, jak na lekarstwo. Aż całe dwa. U nas trochę więcej, bo trzy. Bo dwa. Tylko że wyższego tieru, tak? FCM. FCM, Emila drugiego mają. Pancerne. Przedostpom. Na pudełku wyglądało to dużo ciekawiej. Zapamiętajcie, Kowalski, tak jest zawsze. Dobra. Jedziemy. Bitwa spotkań. Tylko żeby wygrać, bo słuchajcie. Tak 2000 expa z wygranej bitwy ściągając, no to jest 10 bitewek, no nie jest, nie wiadomo ile. Coś mi tutaj haczy, 40 FPS, no. Ciekawe. Okej, ja to sobie zawsze tu staję. Nie jadę tam, gdzie ta pantera. Nie ma tam chyba po co jechać. Paton już jest. Zaraz go tutaj skroimy. Okej. O kurnia. No już nagrałem się. Aczkolwiek zdechła. No cóż. Objechał taki ruch, nikogo tu nie ma, każdy ciężki pojechał na kapa, no mądre to. Jezu. Dobra, trudno. Trzeba expa zdobyć, więc trzeba jakoś grać, więc on pewnie tak sobie tu zagrał. Z tej strony ja nie bardzo lubię grać TD-kiem. Arta jest jedna i to całkiem niezła. No chodzi mi w sumie o doświadczenie tej arty, ale tak, KW4 czerwony, wszystko, w sumie topka u nich czerwona. Może damy radę. Ja z tą premką będzie dużo lepiej, na pewno. Już nie chodzi o zarobek, tylko tego expa. 50%, no przy 1000 ale to 1500. Ale jak oni mają coś zrobić, Petra? Przecież z tym nie ruszają. (Śmiech)
niestety dzisiaj chyba sam będę grał. Prototyp, co ty robisz? No odpuściłbyś Blickerowi. O Jezu, to są właśnie gracze. Skała jest moja, wypadł. Bym się nie nadział tu na coś. Kurczę, za późno się strzeliłem, że tam jest. Ale ładne okienko, ale mnie wciula zrobił gościu. Dobra, będziemy tu czekać. Się któryś łaskawie wychyli i dostanie bułę. O. Na przykład ten. O, jeszcze IKV jedzie. Tego nie widać. To raczej nie... raczej nie trafię tu przez to okienko drugi raz. Bardzo niemożliwe. No i przejechał. O, nie przejechał. Coś mnie chrypa normalnie. Niestety nie pójdę, nie pojadę na atak. Serio? No, stoi na końcu. Ładnie, ładnie. Tylko ładuj szybciej. Tak. No i go Dicker zabił. Coś mi się wydaje, że chyba będę musiał jechać stąd. Stanę od dwóch za tym i tu powiem. Tamten lwa zdobył, zabił. To jest Tygrys Pay Pantera M10. Co możemy do... machnąć? O, Arta tu już go posiekała. Co to ten? Jadę za kamień w razie czego. O, tutaj już KW4 nie żyje. Telewizor jedzie. Cel namierzony. Nic z tego. Nie, no błagam. Serio? Do jasnej. Obiłem mnie, tykaj mnie w stopę. Cel namierzony. Życie, życie, chłopaku! Ja nie wiem, szefie. Szefie, co się stało? No. Jest tu ten cwaniak jeszcze? To Arta może czyhać. Dicker. Ja mam tutaj światełka do nieba i nie wiem, co się dzieje. O, zabili go. A nie, tamten zginął. Nie, ja tu się przejmuję. Gdzie ten tygrys jest? Kurczę. Tygrysek.
Chodzi tygrys koło drogi, nie ma nóżek. Chyba to nie tak było. Oje. Tak czy inaczej, trochę mi go szkoda. Tak niepewne to było, ale niestety to trzeba było zrobić, no. Wyborna robota, żołnierzu. Okej. Mam nadzieję, że się nie roztrzaska. A, nie wiem, czy zdążę. Oh. 1800 obrażeń, więc eks powinien być całkiem niezły. Jeszcze wygrana, to tak z 3000 liczę. Aż się boję myśleć, co będzie jutro. Pewnie jutro, słuchajcie, to będzie miks jakiś zdjęte gąski albo coś, no właśnie. Albo z asysty coś? Już to będzie wymagające. Koniec. Jeszcze Arta. No ale tamty nie zdąży dojechać. Nawet pod górę. Rommel B co najwyżej zginie. No właśnie. O, 53 hapsa. A nie za dużo. No i... No. No okej. Okej. No 2000. No liczę na więcej. Dwa tysiące. No ale gdyby nie to, byłby 1300. No właśnie. No jak widzicie, to jest to. Dobra, spróbuję tą artylerię jeszcze raz. Zaraz zagramy Pershingiem. Tym można fajny wynik przekręcić. O, nawet dobra mapka, tylko żeby... Żeby znowu coś nie przyjechało tutaj. Same medy są ciężkie, nie ma w ogóle. No, to jest 6 medów, tych ciężkich. Coś nie liczę bardzo 150, no ale jednak. U nich dwa. Teoretycznie mamy przewagę, że mają więcej medów. No a med to wiecie. Bardzo mnie wpienia, jak med przebija z przodu ciężki czołg. No nie tak powinno być. Naprawdę. Med jako wsparcie takie. Powiedz coś o nagrodzie! Gdybyś jakimś niewiarygodnym zrządzeniem losu istotnie wygrał, nagrodą będą szacunek i chwała. A życie wyda ci się piękniejsze. Te wasze nagrody to jakaś ściema. Jako wasz król i tak mam chwałę i szacunek w pakiecie. Czyż nie? Dobra, myślę, że tu możemy stanąć. I może nam się uda ściągnąć orty. A ile tu będzie stać? Wcale nie musi tu stać, zazwyczaj to może przejeżdżają na A1 tą artylerię. A co, nie mają lorkę? No właśnie, ona jest szybka, więc pewnie zdąży tam przejechać. Ale zobaczymy. No na razie i tak nie wiem, gdzie celować. Ciężkie pojechały prawą stroną na zamku. O, kto jest? Super. A ja zarta. Złotych snów, złotką. Możemy teraz grać. No, kromeczka, że ładuje. Coś mnie chrypa dzisiaj od samego rana. Nie dospałem, czy co? O, jak ładnie. I teraz tru i pach. Za 800. Ach, kurde. Kromela za na hita. Proszę mi go nie uszkodzić, co bym trafił. I ucieknie teraz, a widzicie. No. No i ucieknie mi też ten, tak? Super.
Nadal jestem żądny zemsty. Okej. Dobra, następny ciężki. A ja lubię takie akcje, słuchajcie. Chociaż nie, czekajcie, może to będzie fajnie. O, na przykład tego lwa. Bardziej niebezpiecznie jest. O kurde. Śmieliłeś się przejechać po mojej królewskiej stopie! No i właśnie, to się tak kończy. Na tobie zemści! Szybciej niż sałatka z tuńczykiem zakrapiana sosem tysiąca wysp! No, ulżyło mi. Nie, to, że zabiłem dwa czołgi i pomogłem gościom, to jest nieważne. No przecież nikt nie widzi tego, co się dzieje na mapie. To za jakąś zarobiaczkę. No, 20 minut, ja nie mam połowy jeszcze. Super. Teoretycznie powinniśmy to wygrać. A praktycznie to wyjdzie jak zwykle, no. Arta jest. Zastanawiam się, gdzie tu jechać. Na lewo? Na prawo? Na lewo, bo medy wszystkie na lewo, albo środkiem pojadę. Pojadę tu na górkę. Dzień misji. No ciekaw, co wymyślą na jutro, naprawdę. Budzi w nas zew przygody i obiecuje nam walkę z godnym przeciwnikiem. No, żadnych ciekawych ników nie widzę. Ciekawe, czy dam radę tu wyjechać. Czy zagrzebie w śniegu. Dawaj gościu. Mogliby zrobić to jak w War Thunderze, zmodyfikowana siatka podłoża. Przyjemne to jest przynajmniej w odczuciu. Widać, że jak się jedzie po śniegu, a nie wiadomo gdzie. O, tu już jest. A, widzą. Kurwa. Y po przeciwnej stronie już kogoś ubił. No dobrze się rozjechali w sumie. Znaczy ten ciężki tutaj. No i nic tu nie widzę, no. Już zginął. Cel namierzony. Nic z tego. No co, nie... Jedzie następny. Cwaniak, tego nie widzę. Złe miejsce wybrałem. Ale teraz to już przypadło. MX został rozbity. Super.
Chciałbym również troszkę wami popamiatać. No, to że ja go zabiłem, to w ogóle jestem szczęśliwy. Następny? Dobra. Wiecie co, nic z tego nie będzie. Trzeba się sprężyć. O, tak się sprężę. Jak się może stawić gdzie indziej, to ja go tu machnę. O, ale nic z tego. Ej, widzicie, patrzcie. Milimetr. O, jedzie. Świetne zagranie. O. Śmiertelne niebezpieczeństwo, zginęło. Gdzie go będzie? O, jedzie. Przejedzie tu. O, nie zdąży. Coś mi się to wydaje. A może? Ja. A tu chyba nikogo nie ma. Mi się wydaje. No na pewno tu nikogo nie ma. Trzeba jechać. To po bitwie, za dużo tu nie zrobiłem. A no taka jest gra z takimi. Wolę wyższe tiry. Zresztą taka mapa, słuchajcie. Taka mapa. Zaraz. Co bym nie zszedł zaraz na hita od M41, to wali jak głupie. Stoi za budynkiem. No już nie stoi za budynkiem. No i jeszcze jeden. Tamto porażka. 230 hapsu tego expo. Super. Miało być 10 bite po 2000. Trochę chyba więcej widzę. A no jedź gościu, jedź. Bo tu zaraz będzie. Koniec. 15-8. No, całkiem znośny wynik. 15-8. Ile expa? 2000. 1400. Ile już mam? 5800. Z bitew? 4 chyba. 5. 1000. Głównie 20 bitew. Dobra, chodź Persik. Może teraz będzie lepiej. O, nawet nie sprawdziłem, ile zarobiłem. Kurczę. A to sprawdzę potem. O, widzicie? Jak ładnie. Jadę sobie na środeczek. Będę kampił z środka. Szpadłowie. Cezary z zemstą. No, powinniśmy to wygrać, teoretycznie. Zresztą, jak każdą bitwę, a wychodzi co innego. Daniel Kubka. Poznańczyk. Za dużo wody. Chociaż na prawo jakbym pojechał, to tam... A, teraz udowodnim Moritzowi, jak strasznie niebezpieczne potrafią być te pingwinie misje. Serio. Ale jak? W ten sposób jak udowadniam wszystko. Swoim zadkiem. Swoim zadkiem. Zadek. Średnie obrażenia 1500, żeby asystę mieć. No jedź, kurnie. Jakby dostać do mobilności trochę. Do działa już dostał, więc... O, super, sam tam pojadę.
wyświetlił. Jo, kofozy! Zaraz mnie tu będą łoić. No, wiedziałem. Raz gold w lufę pójdzie. O, tak. No serio? Ja cię nie pier... No, chociaż moi gąski, no asysta. I po bitwie. O Boże. Za 926, no. Dwa persingi. O, z tyłu już coś jest. Albo 4. KW2 zaskoczenia, ale i tak mamy nad nimi przewagę. Nie, w dupę z taką grą. Dwa razy kromce nie zadać obrażeń. Szaleńc w gąskę bez obrażeń. Będzie kiszka dzisiaj, naprawdę będzie kiszka. No i to by się ciężki przydał na tej mapie w tej chwili. Nie mają praktycznie ciężkich. Dwie szóstki. Siódemką by to zagrał, to by było dobrze. Gulczas. Czołgista misio. No i Pilsno. Najulubieńsza mapa świata. 212 mordów. Żywią się liśćmi, noszą dzieci w torbach i śpią cały dzień. Ja to sobie tu stanę, żeby strzelać przez ten... Przez te drzwi, bo może się coś tu pokazać. O. Jedziesz, tylko mi otwórzcie drzwi. No właśnie. No i żaden mi drzwi nie otworzy, tak? Super. Tak hekiem strzelił. Oj. No wszyscy tu... O, dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Serio? Cel namierzony? O Boże! Nic z tego! Co ja robię? Facet przegrał życie, koniec! Powinienem to zrobić za pierwszym razem, nie gąski mu zajmował. Długo stał na tej gąsce. Muszę powiedzieć. Nikogo nie ma. Cel namierzony? Nie trafiłem go staranem. No super. Nic z tego. I to jest duch walki. Jadę z boku THC. No HTC. Co już mi się... Obiłem, nie tykaj mnie w stopę! Cel namierzony. No dzięki, tylko tego nam brakowało.
nic z tego. No i przegramy to. Super. Gdzieś w kąt. Celna nie żyje. Bułka z masłem, chłopcy, bułka z masłem. I w drzazgach, i... No ile dałem radę, tyle zrobiłem, już 4 fragi jest. Nie było najgorzej, ale mogło być lepiej, dużo lepiej. Oj, go nie załatwię. To jeden, może jeszcze to wygramy nawet. Dobra, nie ma czasu. Okaże się potem. Ile? Mam 18 na minusie, no ale dziwne. Ile expo? 400. Jeszcze raz. Chociaż kasa leci. Jakaś tam. Raz premką, raz zwykłym i wyjdziemy na zero. Dwie arty, więc jadę w miasto. Na zielone na pewno nie. FV-ka to jest taki sukinsyn, który po 500 lubi zadać czołgowi. Czołg pancerny ostatnio AT-15 jadę, a arta za 400, za 350. Stru! A co? I to jeszcze FV-ka 304. Co ja tam? Szalony żołnierzu, wyżegajcie coś pożytecznego. Słucham? No wiesz, bawik, haft, tylna mela, twarzowy spawacz, cofka z żołądka, wybierz sobie termin. Mistrzy już jest. No, Leo już tu jest. Jak żyć? Oczywiście tu nikt nie pojechał na tory. Po co? Teraz jak ja stanę tyłem, to będzie mnie łoił. Gold Blue, nie będę się cackał. O, jedzie, oj. Prototyp. Cel namierzony. Uhu, ale skuteczność. Nic z tego. No mnie łoją w dupę, no. Super!
szefie! No do jasnej! No weź trochę jasne! Po prostu niepojęte, co KW4 tu robi z tym misem trzecim. Niepojęte. Przecież mogli wyjechać tu wow i dzikiak. Ja nie mam nic sobie do zarzucenia. To, że bułę dostałem tutaj jedną, to cóż. Żadnych zaproszeń póki co. Nie mam ochoty na Pluton. Dobra, KW4, chodź. No nic, muszę tylko gwiazdki zdejmować, słuchajcie, no bo szkoda, że 3 razy nie ma. Chociaż nie, a te 15 zagra. Dobrze, że mam tyle czołgów, bo inaczej to mi się, nie powiem co zrobił, ze szczęścia. O, dawno nie grałem na tej mapie, słuchajcie. Co to jest Karelia? Zawsze zapominam nazwę. Tylko tak dla odmiany druga strona. Dzioba. Mamy godzinę 11.13. Czekaj, czy zdążę do 12 to zrobić? Masakra. A jeszcze przerobić? Przerabiać będzie się tyle, co będzie trwało, więc jak będzie półtorej godziny, to półtorej godziny. To jest obrzydliwie i niewygodnie i strasznie śmierdzi. Nie zdążę wrzucić filmu dzisiaj. Wypuśćcie nas stąd! Dobra, stanę tutaj, nie jadę za bardzo daleko, bo potem nie będzie się gdzie schować, a jest dwie artylerii. Serio, i to jest mój kamyk. No. Strzelałem już do bulldoga. Już nie widać kto. Super. Wot. No jest. Syneczek. 34. No. I się okazuje, że chyba też nic nie zrobię. Boże, jakie mi się bitwy trafiają, masakra, naprawdę. No przecież nie wyjadę jak noob, nie będę jechał do przodu i walił, bo zabiję jednego, o ile w ogóle. I mnie wykończą i tyle będzie mojego rumakowania. Jak nie ten zniknie, to no. Masakra, no. Jakie nudne te bitwy. Niezły strzał! Jeden. Musisz w to włożyć więcej uczucia! Cię. Za dużo uczucia wkładam w tę grę. Tak, na szarmę. To jest ten. Pacyfikację rozpocząć! O, strzeliłem na pałę. Strzelę za 3 razy, może mogę skończyć dwie. Grzyb wie. Przecież u nich te 34 kampi. Gdzieś tu. Nie wiem, strzelam na ślepo. No bo je tanie. 2 do 3. Skauta nie ma.
pokaże mi się. O, zabili. Nie uszkodziłem go za bardzo. Jeszcze mam tam artylerię chyba, zaraz artą zagram. Na gwiazdce. No jak tak będziemy... Dobra, nic z tego nie będzie, trudno. Teraz no i zniknął. Teraz pewnie nie... A, dobra. No, poskał ci ktoś. Stoi za... Właśnie. Cofniesz się, tak żebym cię mógł ciachnąć, czy będziesz tam stał? Poprawił się tylko. No rusz się, no. O, ruszył się. Jest, dawaj, dawaj. Skończyła się zabawa. Okej. Mobil kapafej. Mam jeszcze... na szorn jest. Cię wykończę tylko. W stronę kamienia muszę wjechać. Nie wykończę cię. Oj, tak. Dobra, jedziemy. To będzie, to będzie. Następny kamień. Marta strzeliła, więc... Może wyświecić. Powiem szczerze. O, nasz szorn już nie ma 600. O, już nie ma w ogóle. Ja się genius. Sniper tool. O, tamtego zabili. No dobra. No
A, VK jest tam, to mnie interesuje. Co? Wiem, co tam jest, no. Goście, pierwszy raz w WOTA nie gram. Chociaż ekspanda. O, jest. Check Panther. Myślałeś, że ci to ujdzie płazem, gadzie? Możemy się wycofać, poczekać. Znikniemy, Crusader jest nie groźny. Cel namierzony? Nic z tego. Dobrze rozegrane, szeregowy. Jedno. Przynajmniej jedna. Druga pewnie na zero. O, no bez zero. No, nie zdążę tam wyjechać. Nie, bo go zaraz załatwię. Okej. Ale ja musiałem za lajta robić. Nieporozumienie jakieś. Ale 200 jest? Jest. Nie można... Tak, to można tak. Co tu mam jeszcze? O, ja mam. Dajemy. Godzina 17. Z czym 4000, wiele przebić. Jestem pierwszy, ale fozo. Ja nie wiem, co tu zrobić ze szczęścia. Chyba się utopię. Szkoda, że mam to z tego, stokowe działko. Ładuję długo obrażeń, tam za dużo nie robię. Nie, chyba na dół nie jadę. Nie. To jadę tędy, zanim... Zanim ja tam wyjadę, to trochę minie. Eksperymental. No i teraz jak tu pojechać? Tak. Woda! I to wy poprowadzicie misję! Czyli mam dowodzić? Szef myśli, że jestem gotów? Tak, jesteście. No bo chyba nie wycofacie się teraz. No bo jeśli nas źle poprowadzicie, to cały oddział... Kowalski, dokończcie. Cały oddział zginie z ohydnym grymasem na twarzach? No właśnie, niech was nie zje stres. Spoko, dacie radę. Spoko, dacie radę. Spoko, lecie rany, spoko, THC. Co ja dzisiaj z tym THC? No w sumie taki nick ma, no ale wcześniej też THC, a to HTC. No tam jakieś jedzie pod górę, eksperymental. Dawaj, przeoramy ich. Chciałem tu stać. Wszystkie ciężkie tam jadą. No dobra. Nie trafiłem. Cwanie. Wracaj te wieże. Co to był za byk? Kusik. Boicie się te 80 na hit. O Boże, tu tam miejsce.
No, 3, 2, 1. Jakieś te 67, jak chcę tu skórować. Cofaj, cofaj, dostaniesz buku. Byle mnie z góry coś nie czepu. Cel namierzony. Udało się. Nie. Następny papier. Schowaj się, Churchill. Odbiłem! Odbiłem od Hellcata! No, okej. Okay. 2200. No dobra, nie było tak źle. Jeszcze 1 tysięcy zrobione. Mogły te bitwy tak wyglądać. Dobra, ostatnia bitwa mam gdzie. No może z tamtej zrobię. Ale wolę mieć pewność. 400 ekspan nie jest pewne wcale. Marty nie ma. UP. Są takie czołgi, że trzeba goldem strzelać. Ech. Północne zwiedzanie, rozpocząć marsz? To ja idę na wyspę. Powiem szczerze, że jak nie ma artylerii, to mogę sobie na wieżę pograć w końcu. Wielką katanę generała Shinjena. No, właśnie. Wielką katanę generała Shinjena. Słuchajcie, mówię oficjalnie, że część bitew zostanie wycięta z tego filmu, ponieważ, no dajcie spokój, no to co się dzieje, moja 18 bitwa, żeby zrobić 20 tysięcy expa z premką, to jest po prostu niedorzeczność. No, 182 expa, no i dobrze, że grałem, bo przecież tam brakowało mi chyba ze 400, no to teraz. Jeszcze
pod warunkiem, że tu buły nie dostanę. No dobra, tak zagram. By buły nie dostać. To bym się tutaj tak... Dobra, pojechali raszem, to jedziemy. Raszem. Wszystkie przebije. Cofaj się. Dlaczego robisz krzywdę moim stopom? Proszę. A to w ogóle jest możliwe? Obiłem, nie tykaj mnie w stopę! Golda już nie było. No, to ta bitwa nie wyjdzie chyba taka zła. No, chyba go nie trafiłem. A ty dokąd kochasz? A, frag jest 264. Co mi ta cyfra, liczba przypomina? Bardzo wiem co. I uciekł, a miałem szansę go zabić. Obiekt 416. Ile hapsów? Tego nie wiadomo. Pershing, czekaj, nie tylko wyjadę. Pięć to chyba wygram. Jeden frag, 2000 obrażeń. Cel namierzony. Świetny zagrał. Nie,
idzie teraz. Strzała, jak nie strzała, to stała. Może pierwszą klasę zrobię? Koniec. Koniec, bo ja tam już nie dojadę. Dobra, ostatnia bitwa całkiem niezła wyszła. Dobra. Ktoś nie powiedział, że oszukuje. Hmm. 18 bitew. Ale cały czas coś zrobione. 2800. Dobra, to tyle. Cześć. Zapraszam na jutro oczywiście.